Co to znaczy, że mamy Wielkanoc? To jest, kiedy się idzie do kościółka z koszyczkiem i tam są jajka. To jest takie święto. To się maluje jajka. To znaczy, że zajączek przychodzi. Wtedy trzeba jeść świętą babkę. Wielkanoc to jest, kiedy Pan Bóg umarł, a potem zmartwychwstał. No i to jest na pamiątkę tego. A co wkładamy do wielkanocnego koszyczka? Kurczaczka, baranka i jajka. Serwetki, żeby się nic nie ubrudziło. Kiełbaskę, chlebek i pisanki. Baranka, babkę, jajka, cukierki, jajka, owieczkę. A co to jest niedziela palmowa? A że się idzie na kościółka z palmą, bo wtedy były urodziny Jezusa. Niedziela palmowa, no to trzeba przyjść z palmą do kościółka. A dlaczego święcimy palmę? No bo to wtedy nam przypomina o Panu Jezusie. Wtedy trzeba iść z palmą do kościoła. A dlaczego święcimy palmę? Bo tak witamy Pana Jezusa, jak jeździł na koniku. Wtedy się idzie do kościółka z palmami. A dlaczego do kościółka z palmami? No bo powitali w takim jednym miejscu Pana Jezusa palmami. A co robimy w lany poniedziałek? Lejemy dziewczyny wodą. Obsikamy się. Bo jest za gorąco. Lany poniedziałek to się nazywa Zmigo z Dęgo, no i potem jak pies jedziemy, ubieramy się, potem musimy nalać do czegoś wody, no i jedziemy do jakiegoś domu, który znamy, no i wtedy tam się lejemy wodami. Lejemy się wodą. A dlaczego? Zmigo z Dęgo z tego wierzę. A po góralsku to polewki. A co było pierwsze na świecie? Jajko czy kura? Kura. A dlaczego? Bo jakby nie było kury, to by jajka też nie było. Kura. A dlaczego? Bo wtedy by nie było jajek. Kura. Dlaczego? Bo kury są ważne. Kura, bo nosi jajka.